Cześć, witajcie. Ja jestem Shayson. Widzimy się w tuningu nowego samochodu z nowego DLC, części The Criminal Entertainment, dobrze wymawiam. I dzisiaj tuningujemy sobie samochód na nazwie Lampati Corsita. Nie wiem, czy tak się to wymawia, ale nieważne. Jest to auto, które zaryje się na McLarenie MC20, nie ma co ukrywać. Kupmy sobie zielony, jak zwykle na stok. I stuningujemy go sobie. Oczywiście będę chciał wszystkie auta stuningować, albo do agencji. Wszystkie auta stuningować, żeby mieć ogląd na sprawę, jak wygląda sytuacja z samochodami w tym DLC. Tego tuningowałem na live, ale też będzie odcinek z pewnością. Inne też stuningujemy i z pewnością zobaczcie na kanale, także śledźcie, żeby być na bieżąco. A my lecimy do agencji, żeby go stuningować. Proszę, stoi zielona bestia, trochę mi do garnituru nie pasuje, no ale tak czasami bywa w życiu, że nie wszystko pasuje pod kolor ubrań. Okej, no to tuningujemy sobie go, co? Jak zwykle pancerz na maksa, bo tutaj nie ma co się oszukiwać, że takie podzespoły powinny być topowe. Jeszcze nie wiem, jaki kolor go zrobić w sumie. Tak samo pokazuję wszystkie dostępne jakieś tuningi i tak dalej. Opcje. My sobie taki, może tak mi się podoba najbardziej, oczywiście tutaj do dyspozycji waszej jest wygląd. Kiedyś ja oglądałem, że to coś nawet pomaga ogólnie, te całe dyfuzory i tak dalej. Tutaj są testy na YouTubie, też polecam zobaczyć. Znaczy, tam bardziej chodziło o spoilery, o nie wiem, czy dyfuzory, takie tematy pomagają. Ale może tak być. Silnik poziomu 4. Niektóre mają poziom 5, czy tam są jeszcze lepsze ulepszenia. O ile mogą być lepsze ulepszenia. Okej, co my tu mamy? Grille. Żaden mi się nie podoba, ten oryginalny jest najlepszy, dobrze. Ale też tak szybko to robię troszeczkę, nie? Powinienem troszeczkę wolniej, nie każdy jest taki tutaj. Jakieś światła. No, mi się jakoś nie podobają te takie ksenonowe, wolę kolor LEDów. Neonów też nie dajemy. To nie ten tuning. Co tu jeszcze jest fajnego? No słabe te oznaczenia, powiem szczerze. Moro? Wojskowe moro. Kolor oczywiście wojskowy, nie? Jak sobie butniki dać? Czarne butniki. Damy sobie, kurczę, będziemy, jak będziemy się po błocie, to nie będzie ten. Nie będzie tej problemu. Muszę w ogóle tą rejestrację usunąć w końcu, bo ona jest taka troszeczkę jaka jest. Muszę aplikację od nich zainstalować. Dawajcie sobie robimy białe Maserati, zawsze marzyłem o białe Maserati, a wy? Z czerwonymi stawkami, to było piękne, nie? Na slotach wszystkie... Panie moje. Mogę sobie dach zmienić, też coś fajnego. Ja bym ten dach z karbonu zrobił. Bo mi się wydaje, że będzie spoko. Nie wiem, strasznie mi się światło odbije tutaj. Ten był taki fajny, taki dyskretny, gdzieś tu był wyżej, widziałem. Nie wygląda to źle, powiem szczerze. Ja dobra, to są auta sportowe, nie? Oj, nie ten przycisk. Na padzie gram jakby co na PC-cie, także dlatego. Okej. Zderzaki. Aerodynamika, bardzo ważna sprawa ogólnie. Wow, taki potężny, ładny. Wiem, że któryś z pojazdów miał wysuwany spoiler. Nawet nie wiem, czy nie jest ten. Jego biały kolor i te światła to jest coś pięknego, nie? Z karbonu. Ostatnio trochę bardziej się przekonałem do karbonu ogólnie, bo wcześniej taki dość niesmak był, jeżeli chodzi o karbon. Powiem tak, no to musi pasować oczywiście, to nie jest tak, że karbon do wszystkiego pasuje oczywiście. Oczywiście musi to być karbon, który jest karbonem, a nie tylko imitacją karbonu. Okej, co my tu jeszcze mamy? Masek nie zmieniamy, turbo. Och, zyskanie najlepiej, żeby było jeszcze. Felgi są dość ładne. Na przykład wczoraj robiłem inne auto i na live'ie i felgi nie były takie ładne. Te są całkiem spoko. Pamiętajcie o ulepszeniach opon, bo to były takie różne osoby mogłyby rozwalać takie tematy jak felgi kowa, oczywiście opony.
No i nie jest ciekawie potem, bo jeździcie bez opon. Co raczej nie jest super zalecane. Aha, mogłem sobie jeszcze zdjęcie ładne zrobić. Czekajcie, patrzcie widzowie. Bo wiecie, tutaj musi być ładna miniaturka, nie? Wejdź. Aha, drzwi do góry, to jak w Teslach albo w Lambach. Czemu powiedziałem w Teslach? Czy Tesla nie jest takim samochodem, który produkuje to od zawsze? O, jakieś ładne ujęcie, co? Nie pamiętam pod trybem, teraz screenshoty. Co, widzowie? Teraz w topie, w topa. Aha, bo to jest Alt plus F1. Tak mam zrobione. To by się spodziewał, nie? Że pod takim skrótem klawiszem będę miał screenę. No czekajcie, teraz sprawdzę, czy zrobiłem. Potem jest taki problem, że mi się wydaje, że ja zrobiłem. Ja nie zrobiłem i potem jestem, nie powiem gdzie, ani w czym. Bo wiecie, jak to jest po tym przy montażu. Tak, jest ładnie zrobione zdjęcie. Dobra, idziemy pojeździć tym pojazdem, tym mobilem. Z takiej ciekawszej rzeczy, no to zapłaciliśmy 1 700 000 za niego, tak? Napęd na tył mamy tylko i wyłącznie. Typowe, to jest supercar. To jest klasa sportowa. No, sportowa. Ja jeździłem wczoraj też nim, już, bo ja wczoraj, no wczoraj była premiera DLC, jak tak to nagrywam oczywiście, 26. I fajnie się ogólnie prezentuje ten pojazd ogólnie. Prowadzi się dobrze. No mamy napęd na tył, tak na zakrętach jest to różnie. Także na zakrętach jest różnie. Sześciostopniowa skrzynia biegów, 1500 kg masa własna, 1,5 tony. Auto pewnie wykonane w większości z karbonu, dwuosobowe, co jest takim może minusem, czy nie, no to już mi ciężko stwierdzić. Auto z tyle możecie używać na wyścigach, jak sobie fajnie stringujecie. O, czekajcie widzowie, jakiś easter egg. Okej, okay, tak tylko patrzę tutaj z ciekawości, ale nie, bo to było obok, nie? To nie było tutaj, albo to było tutaj. Nieważne, tak sobie pojeździmy. W ogóle czemu zawsze jak nagrywam auto, nie, auto to zawsze jest noc. Tak samo jak nagrywam próby czasowe, nie rozumiem tak kompletnie GTA. Tuningujemy go normalnego mechanika, no i tyle, nie? Dajcie znać, czy macie na auto, czy kupiliście go. Czy warto? Moje zdanie jest takie, że ogólnie auta w GTA od jakiegoś czasu się za bardzo niczym nie różnią wyglądem ewentualnie, bo osiągami są bardzo zbliżone do siebie. Tu mamy co, prędkość maksymalna na poziomie 162 km na godzinę, co daje nam 101 mil mniej więcej. No to jest taki, powiedziałbym, wynik dość standardowy jak na ostatnie samochody w ostatnich DLC-kach. Czy w tym DLC-ku, na przykład ten e-tron GT, który jest dodany, ten Obey, to mi się wydaje, że on dużo lepiej śpiesza, to jest auto elektryczne, to trzeba spojrzeć, nie? Patrzcie, jaki fart. I bym bardziej w niego celował oczywiście, też jakieś nie jest super turbo, super autem, nie? Żeby tam nie chwalić. Ale na chwilę obecną z tego DLC wydaje mi się, że to jest najlepsze auto, jeżeli chodzi o takie takie ojeżdżenia, że nie przyspieszenie i prędkość maksymalną. W sumie to jeszcze nie jestem pewien, czy jest najlepsza, ale jest dobra, nie jest zła, jeździłem wczoraj. Także co, dajcie znać, czy też macie, czy kupujecie, jak wam się podoba. No z wyglądu, znaczy było ładne, jak było niepobrudzone, nieporysowane. Nie ma co ukrywać. Ale moim zdaniem nie wygląda źle. Jeszcze ładny spoiler. Te duże mi się tak nie podobają. Też jest tak. Ja tuninguję auto w GTA w taki sposób, żeby mi się podobały, a nie żeby były wszystko, żeby wszystko było najdroższe. Bo to nie o to chodzi. Potem. No bo nieważne. Tyle. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnym tuningu na kanale. Na razie, cześć.